Dzisiaj na nasze biurko trafia nie jeden, nie dwa, a trzy IP.com EW12. Wydajne punkty dostępowe w dobrej cenie. O firmie IP.com opowiadałem w poprzednim filmie. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, w prawej górnej części ekranu pojawia się karta, która umożliwia przejście do niego. A teraz wróćmy do bohatera filmu. IP.com EW12 to urządzenie o minimalistycznym i prostym wyglądzie. Może z powodzeniem zostać wykorzystane w wielkopowierzchniowych domach, hotelach i wielu innych lokalizacjach. Ma bardzo szerokie spektrum zastosowania. Dodatkowo jest bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze. Dlaczego wzięliśmy aż 3 sztuki? Zrobiliśmy to ze względu na to, że te trzy urządzenia połączone razem tworzą sieć TrueMesh. Konfiguracja takiej sieci jest bardzo prosta. Oczywiście pokażemy ją później. Poza pracą w systemie Mesh, te urządzenia mogą pracować jako standardowe punkty dostępowe. Pojedyncze urządzenie może rozgłaszać do 4 sieci z różnymi nazwami SSID. Jest to przydatne, gdy chcemy wydzielić osobną sieć dla gości. Największe zaskoczenie dla mnie po wyjęciu urządzenia z pudełka to jego waga. Jest naprawdę masywne i waży około 0,5 kg. Na spodzie urządzenia znajduje się uchwyt do montażu naściennego lub sufitowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten uchwyt zdemontować i położyć urządzenie na biurku bądź szafce. W opakowaniu oprócz EW12 i uchwytu montażowego dostajemy również inżektor POE, dwie opaski zaciskowe, kołki rozporowe ze śrubami, patchcord Ethernet, nakrętki do montażu na podwieszanym suficie, zasilacz 48V i instrukcję w kilku językach, w tym również polskim. Obudowa ma rozmiar 17x17x3,5 cm. Uchwytem do montażu sufitowego jego wysokość wzrasta do 4 cm. Na górze urządzenia znajduje się logo producenta, a tuż poniżej dwie diody. Jedna z nich informuje nas o statusie połączenia, a druga o tym, czy urządzenie jest włączone. W tyłu są dwa porty Ethernet. Pierwszy może być użyty jako WAN lub LAN i służy również do zasilania urządzenia. Tuż obok znajduje się przycisk Reset i gniazdo zasilania. EW12 może być zasilane POE 48V lub poprzez gniazdo jack również 48V. Po bokach i na spodzie znajdziemy dużo otworów wentylacyjnych. Na spodzie standardowo przyklejona jest etykieta z domyślną nazwą sieci Wi-Fi. Urządzenie posiada 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 717 MHz. Wi-Fi pracuje w trzech częstotliwościach. 2,4 GHz, 5,2 GHz i 5,8 GHz. W standardzie 802.11ac Wave 2. Maksymalne teoretyczne przepustowości w tych częstotliwościach to kolejno 400 Mbit na sekundę, 867 Mbit na sekundę i 1300 Mbit na sekundę. Punkt dostępowy może pracować w trybie routera i zwykłego access pointa. Wspiera podstawowe funkcjonalności takie jak Quality of Service czy przekierowanie portów. Dodatkowo współpracuje z VPN-ami IPsec, L2TP i PPTP. Możliwość zdalnego zarządzania tymi urządzeniami ze systemu producenta o nazwie IMS Cloud. Po utracie zasilania trzeba chwilę poczekać, aż urządzenia zsynchronizują się między sobą. Użytkowanie tych urządzeń to czysta przyjemność. Nie odczułem skutków przełączania się między nimi. Wszystko działało szybko i sprawnie. Prędkości były na przyzwoitym poziomie, filmy się nie buforowały, a strony wczytywały szybko. Konfiguracja może zostać wykonana przewodowo i bezprzewodowo. Podłączamy wszystkie urządzenia do prądu, wybieramy jedno z nich jako główne. Wybrane urządzenie podłączamy do źródła internetu używając portu WAN. Następnie łączymy się z siecią Wi-Fi głównego punktu. Sieć nie jest zabezpieczona hasłem, a jej nazwa SSID widnieje na etykiecie urządzenia. Po podłączeniu otwieramy przeglądarkę i w pasku adresu wpisujemy 192.168.5.1. Pojawia się okno startowe kreatora konfiguracji. Klikamy przycisk Start.
Urządzenie spróbuje wykryć rodzaj połączenia. W naszym przypadku zostało wykryte poprawnie dynamiczny adres IP. Przechodzimy dalej. Ustawiamy nazwę SSID i hasło naszej sieci. Mamy zaznaczoną opcję, aby hasło do Wi-Fi było również hasłem do panelu administracyjnego. Nasza sieć zmieniła ustawienia. Musimy się z nią na nowo połączyć, używając nowych danych. Po połączeniu klikamy przycisk More. Zostaniemy przekierowani do panelu administracyjnego urządzenia. Na górze mamy informację, że dwa urządzenia oczekują na dodanie do sieci. Klikamy w szczegóły i dodajemy dostępne urządzenia. Po chwili, klikając w ikonę Cable Free Devices, możemy sprawdzić status i jakość połączenia urządzeń drugiego rzędu. Jeżeli potrzebujemy połączyć się z VPN-em, przechodzimy do zakładki Internet Settings lub do zakładki More i VPN Client. Dodatkowo, urządzenie samo w sobie może być serwerem VPN. Możemy go ustawić w zakładce More VPN Server. Aktualizację wszystkich urządzeń możemy przeprowadzić w bardzo prosty sposób. Przechodzimy do zakładki Maintenance i Upgrade. Zaznaczamy wszystkie urządzenia, które chcemy zaktualizować. Następnie wybieramy Local Upgrade, jeżeli chcemy użyć pliku znajdującego się na naszym dysku, lub Online Upgrade, jeżeli chcemy pobrać najnowsze oprogramowanie dostępne u producenta. W zakładce Node Management Topology Routing możemy podejrzeć topologię naszej sieci, jakość połączeń między punktami oraz ustawić trasę routingu. Zdalny dostęp do pojedynczego urządzenia włączamy w zakładce More Remote Web Management i przełączamy przycisk. Zdalny dostęp możemy uzyskać za pośrednictwem serwerów producenta lub poprzez zewnętrzny adres IP. Producent udostępnia również system o nazwie IMS Cloud do zarządzania większą ilością projektów. Po zalogowaniu widzimy statystyki wszystkich projektów. Przechodzimy do listy projektów i tworzymy nowy. Uzupełniamy informacje, po czym mamy gotowy utworzony projekt. Tę czynność możemy również dokonać za pośrednictwem aplikacji IP.com IMS, dostępnej na urządzenia mobilne. Teraz przechodzimy do telefonu i uruchamiamy aplikację. Na liście jest widoczny utworzony przed chwilą projekt. Przechodzimy do niego i dodajemy urządzenie. Robimy to poprzez zeskanowanie kodu QR z etykiety. Wyrażamy zgodę i zatwierdzamy dodanie. Urządzenie zostało dodane, a system wykrył, że do tego punktu dostępowego są podłączone dwa inne. Pyta nas, czy chcemy je również dodać. Wybieramy, które chcemy dodać i zatwierdzamy. Po chwili urządzenia się synchronizują z systemem. Jak możecie zauważyć, w tym samym czasie na ekranie komputera projekt również bardzo szybko się aktualizuje i nie ma dużych opóźnień. Aby się nie pogubić, polecam nadać nazwy poszczególnym urządzeniom, np. kuchnia, salon. Ułatwi nam to ewentualne rozwiązanie problemu u klienta przez telefon, bez konieczności wyjazdu w teren. Przedstawiam Wam wykres z wynikami. Pomiary zostały wykonane przy wykorzystaniu programu IPERF 3. Każdy z testów trwał 1 minutę, a jego uśredniony wynik został umieszczony na wykresie. Pobieranie i wysyłanie było testowane osobno. Na głównym urządzeniu dokonałem pomiarów wszystkich częstotliwości pracy sieci Wi-Fi oraz kabla Ethernet. Na dwóch pozostałych dokonałem tylko pomiaru prędkości poprzez kabel Ethernet. Prędkości na urządzeniach drugiego rzędu zawsze będą limitowane do prędkości połączenia między nimi a głównym urządzeniem. Pierwsze EW12 z urządzeń drugiego rzędu było umieszczone za jedną ścianą działową około 5 metrów w linii prostej, a drugie przez trzy ściany działowe około 10 metrów w linii prostej od głównego urządzenia. Decyzję o zakupie pozostawiam Wam. Ja osobiście mogę urządzenia polecić. W tej cenie trudno znaleźć inne rozwiązanie wspierające technologię Mesh oraz o podobnej wydajności. Do zalet można zaliczyć łatwą konfigurację, możliwość zdalnego zarządzania i to, że urządzenia drugiego rzędu wymagają tylko podłączenia do zasilania. W zestawie dostajemy wszystko, czego potrzebujemy do uruchomienia. Nie musimy dokupywać żadnych akcesoriów. Do wad należy zaliczyć długi czas synchronizacji przy ewentualnym zaniku prądu. Ale jak często obecnie zdarza nam się brak prądu?
Dodatkowo zawsze możemy zastosować zapasowe zasilanie w postaci UPS-a. Zainteresowanych zakupem zapraszam na naszą stronę internetową cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. W przypadku problemów dział wsparcia technicznego również pozostaje do Państwa dyspozycji. Wszystkie potrzebne linki i numery telefonów, w tym link do tego konkretnego produktu, znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Do usłyszenia!